myślisz? Naprawdę to jest takie trudne? Tylko jednego. Dla mnie. Chcę, żebym zapalił. Nic z tego, kurwa, nie palę już. Niesamowicie. Papierosy śmierdzą. Nie ma mowy. I są dla pozerów. Gadaj co chcesz, tylko zapal. Nie. Kurwa, gdzie ja trafiłem? Wchodzimy? Dajmy im trochę czasu. Widziałeś, w jakim była stanie. Wiesz, gdyby to ode mnie zależało, to przesłuchalibyśmy ją już tam, na miejscu. Ale to nie zależy od ciebie. Idziemy. Zasnęła. Tak myślę. W każdym razie ma zamknięte oczy i przestała się trząść. Okej, okay, czyli... Gdyby nie było mi jej tak żal, to chyba bym ją zabiła. Ale jest cięta na nią, ale jest wkurzona. Jak się czuję? A jak myślisz? To miasto zabrało jej wszystko, co miała. Osuwała się coraz niżej, a ręce wyciągały się w jej stronę tylko po to, żeby zabrać jeszcze więcej. Teraz jest w jakimś transie, jakby się całkiem zapadła w siebie. Prawie nie reaguje na otoczenie. Nie chciałam jej grzebać w mózgu. Bardzo nie chciałam. Gdyby nie to, że to ty ją uratowałeś, nie zrobiłabym tego. Muszę z nią porozmawiać. Słuchaj, rozumiem, że chcesz ją sam o wszystko wypytać. Na twoim miejscu pewnie też bym chciała. Tylko że to nic nie da. Nie ma z nią żadnego kontaktu. No chyba kurwa żartujesz. Czemu jesteś na nią taka wściekła? Kiedy mnie poprosiłeś, żebym poszukała nagrań na jej chipie behawioralnym, byłam wściekła na ciebie. Przecież wiesz, że muszę. Wiem. W takim razie nie rozumiem, dlaczego... Zaraz zrozumiesz. Pokażę ci braindance'y, które znalazłam. Ile udało ci się zgrać tych braindance'ów? Dwa, z czego jeden jest niezrozumiały. Reszta nagrań była w podobnym stanie co Evelyn. Rozumiem, że ty już je widziałaś. Tak. Musiałam się mocno napracować, żeby je poskładać w coś sensownego. Ale nie chcę ci narzucać moich wniosków. Lepiej, żebyś sam to ocenił. Okej, pokaż mi. Daj mi sekundę, zaraz wszystko ustawię. Sprawdźmy, okay, czy laleczce faktycznie odjęło mowę. Chodź, Vi. No, nie wygląda to najlepiej. Gładko to rozgrywasz. Hej, jak się czujesz? Może potrzebujesz czegoś? Nie chcę cię dręczyć. Chcę tylko porozmawiać. Słuchaj, to jest dla mnie bardzo ważna sprawa. Jeśli czegoś z tym nie zrobię, i to szybko, to umrę. To nie ma sensu. Siadaj. Dobra, zaczynajmy. Dane były poważnie uszkodzone. Nie są w pełni edytowalne. Okej, okay, rozumiem. Dobrze, że w ogóle udało ci się je odzyskać. Zaraz się załadują. Obraz jest kiepskiej jakości, ale robiłam co mogłam. Na co mam zwrócić uwagę? Mam nagrać wszystkie urządzenia i zabezpieczenia,
odpocznij. A, już się edytuje, dobra. Dobra. Tryb edycji. Co mamy teraz? Ta osoba. Nie da się zobaczyć jej twarzy. Zazwyczaj jestem w stanie złamać takie szyfrowanie. Wygląda jak netrunnerka. Nic z tego. To musi być wyspecjalizowana netrunnerka. Mhm, takie ubranie. Ta. Albo z takimi współpracuje. Ale włosy ma duże, takie ciemne. Ciemną karnację skóry chyba. Okej, okay, dalej. Chyba za daleko odjechałem. A tak? Coś tutaj? Nie. No dobra, ja chyba wiem, co to jest. No? A. To są symbole Wewe. Znasz się na tym? Wudu. Niespecjalnie. Nie na tyle, żeby wiedzieć, co oznaczają. Ale słyszałem, kto ich używa. No? Wudu Boys. To mogą być Wudu Boys. To mój najlepszy strzał w tym momencie. Ale nie mam pewności. Ten gang netrunnerów? Chyba ciężko będzie do nich dotrzeć. Ja bym nawet nie wiedziała, gdzie zacząć. Mhm, dobra, wracamy. A, dobra, przyszedłem na inny zakres. Lecimy dalej. Mam nagrać wszystkie urządzenia i zabezpieczenia. Potrzebujemy widoku na całe pomieszczenie. Sami wyciągniemy z Braindance'u wszystko, co nam potrzebne. Sprawdzić jego korespondencję? Jeśli dasz radę zrobić to dyskretnie. Najważniejsze, żeby nie nabrał podejrzeń. Staraj się zachowywać jak zwykle. A gdyby sam zaczął mówić coś o Biochipie, to chyba nic ważnego. Może nie. Ale wszystkie są z miejsc położonych w Pacyfice. A to nam zawęża pole poszukiwań. Co teraz? Czeka mnie wycieczka do Pacyfiki. No właśnie. A gdy... Pacyfika, Wudu Boys. Wygląda na to. Wudu Boys, oni się właśnie specjalizują w tym. Są dobrzy netrunnerzy. Podejrzewam, że Wudu Boys zleciły ukradzenie chipu Evelyn, ponieważ wiedzieli, że Evelyn ma dostęp do Yorinobu i wiedzieli, że ten chip jest... że ten chip posiada Yorinobu. A skąd się dowiedzieli? Podejrzewam, wcześniej było tutaj mówione o tym, że Yorinobu rozmawia z Netwatchem. A Voodoo Boys, oni cały czas mają na pieńku z Netwatchem, tak być może gdzieś się coś tam dowiedzieli. Pewnie tak było, teraz to się zaczyna układać. Czyli to było zlecenie od Voodoo Boys na ten chip. Evelyn sama tego nie mogła ogarnąć, dlatego jak gdyby wynajęła Dexa. Dex miał to zorganizować. Jak zorganizować? Zorganizował, no to wykonawca, czyli ja, miałem się z nią spotkać i wtedy mi zaproponowało 50%. Wtedy to ma sens. Okej, okay, czyli Wudu Boys ją załatwili w takim układzie. A gdyby sam zaczął mówić coś o Biochipie... Gdzie o nim słyszałeś? Mam... Nie wtrąca się do tego. Ty masz tylko nakręcić Braindance. Za to ci płacimy. To jest twoje jedyne zadanie. Reszta cię nie dotyczy, jasne? Właśnie. Evelyn troszeczkę przekombinowała trochę. Tak mi się wydaje. Dobra. To chyba wszystko, tak? Dobra, Judy. Mamy to. Tak wygląda na to. I co myślisz? Wygląda na to, że Evelyn nie była z nami do końca szczera. To mało powiedziane. Gdybym wiedziała, w co ona się pakuje... Jestem na nią taka wściekła. Miała tylko nagrać Braindance.
Niewiarygodne, że była w stanie na własną rękę zorganizować całą akcję w Compeki Plaza i sprzątnąć biochip sprzed nosa swoim zleceniodawcom. Czyli to ona zatrudniła was wszystkich. Dokładnie. Ona to na siebie ściągnęła. I na ciebie też. Jest jeszcze jedno nagranie. Chcesz zobaczyć? Fajnie kaszla, nie słyszeć, nie słuchać tego. Okej? Okay. Dawaj. Chyba już nic więcej mnie nie zaskoczy. Oui, il y allait. Ou t'as gain raison, vous êtes ou intelligent pour ça, peut-être bien. Francuski język. Aha, Voodoo Boys. To są kreole, Haitańczycy. Yorinobu słychać? Tyle można było wyłapać. Szkoda, że to nie jest tłumaczone od razu. Nie wiem, może po kreolsku? Skoro to Voodoo Boys. Może. Sprawdzę, czy mam autotłumacz. A ty spróbuj się dostroić do częstotliwości telefonu. Ciekawe, co mówi druga strona. Dobra, musimy cofnąć. R. R to było cofnięcie na maksa, tak? Aha. Stój. Trzeba cofnąć i tłumaczę. Warstwa... Dobra. Jak się przeskakiwało na pozostałe warstwy? Tryb edycji... Aha, dobra, tryb edycji najpierw. Okej. I teraz warstwa... Shift chyba, tak? Spróbuj przeskanować telefon. Okej. Telefon? A, tak można to robić. Poczekaj sekundę. No właśnie, coś było o Yorinobu. Musimy to przetłumaczyć. To musi być coś ważnego. Spoko. Znalazłam aktualizację do autotłumacza. Powinna być z tobą kompatybilna. Wgram ci. Okej. Okay. Lecimy dalej. Oui, il y allait. Où t'as gain raison, mon zet. Jest aż za sprytna. Oui, il y allait. Où t'as gain raison, mon zet, ou intelligent pour ça, peut-être bien. Nie zdradzi nas. Mon zet, pas enragé. Nie odważy się. Zresztą teraz już za późno. Mon pli, c'est plus bon moyen nous gagner pour nous arriver sans Yorinobu. Faut que nous prenons chance là. Kurczę, za daleko. Nie wiem, dlaczego nie chcę tłumaczyć teraz. Coś tam było o Yorinobu. Cofniemy. Nie słyszę. Chciałbym podzielić twoją pewność, że Silverhand doprowadzi nas do Alt. Alt Cunningham. Nie wiem, pamiętacie? Jakiś czas temu miałem rozmowę z Silverhandem po wyjściu z chmur. Okej. Okay. Masz lepszy plan? Très bien.
Okej, czyli oni zorientowali się, że ona... Teraz to wszystko zaczyna grać. Okej, Judy. Wystarczy. Dobra, odłączam cię. Nie rozumiem, co do tego ma Johnny Silverhand. Przecież on zniknął lata temu. Wiesz, o co mogło chodzić? Ha. To długa historia. To bardzo długa historia. Chętnie posłucham. No to może kiedyś ci opowiem. Chcę się nad tym spokojnie zastanowić. Dasz mi moment? Jasne. Wiesz, kim oni są? Kim jest ta kobieta? Wiesz, jak do nich dotrzeć? Kurwa, Vi. Byłem martwy przez 50 lat. Strasznie mi przykro, że nie mam teraz dla ciebie wszystkich rozwiązań, żeby ci je podać na pierdolonej, chromowanej tacy! Czego ci ludzie mogą chcieć od Alt? Nie wiem. Nic nie podejrzewasz? Nie wiem. Musimy przede wszystkim dotrzeć do tej netranerki. To jest teraz ważne. Wygląda na to, że wie o biochipie wystarczająco dużo, żeby nam pomóc. Podobno nie wierzysz, że pomoc jest możliwa. Po prostu znajdź tę laskę od Voodoo Boys. No właśnie. Ja cię kręcę, jak to fajnie się teraz złożyło. To jest pierwsza historia, aż chciałbym teraz poznać... Znaczy, nie wiadomo jeszcze... Dużo jest pytań. Dobra. Porozmawiaj z Judy. Poczekaj. Nie wiem, co... Masz jakiś pomysł, jak się skontaktować z Voodoo Boys? Czemu pytasz? Boisz się, że ich naślę na Evelyn? Nie. Nie ufałam ci z początku, ale teraz to się zmieniło. Gdybyś chciał się na niej zemścić, to miałeś wiele okazji. Więc skąd to pytanie? Po prostu. Chcę, żeby ci się udało. Masz już plan? Popytam na mieście. Chyba będę musiał na Pacyfikę uderzyć. Vi, ogarnij się! Pytam ludzi, pozwolę. To jest cholernie hermetyczny i nieuchwytny gang. Ale ktoś musi mieć jakieś dojścia do nich. No to powodzenia. Dzięki, Judy. To ja dziękuję, Vi. Evelyn nigdy nie potrafiła właściwie oceniać ludzi. Gdyby ci się lepiej przyjrzała, to wszystko mogłoby się potoczyć inaczej. W sumie tak. Czy ja wiem? Ona już w momencie, kiedy zaczęła kombinować z... Proszę, kolekcja Braindance Bushido. Dobra, nieważne. Co my teraz mamy? Opuścić mieszkanie. Dobra, opuszczam mieszkanie. Może by pojechać po prostu do... Pojechać by po prostu do... Pacyfiki. A, zadzwoń do Mr. Hunt. Dokładnie. Co? Mr. Hunt, to jest ta osoba, która... To jest fixer z Pacyfiki. On zadzwonił do mnie, on się ze mną skontaktował w momencie, kiedy... O, właśnie, witaj w Pacyfice. Kiedy... kiedy zmierzałem... Alfa, nie, deszcz pada. Kiedy zmierzałem do... Do chmur. To wtedy on się przywitał? Zadzwonił się. Zdzwonił się ze mną. Ciekawe. Dobra, dzwonię do niego jeszcze. Najpierw przeczytam, co tam. Nie, dzwoń do mnie z pierdołami. No dobra, ale coś trzeba z nim porozmawiać. Nie tak.
Co słychać? Muszę nawiązać kontakt z Voodoo Boys. Najlepiej bezpośrednio z ich szefem. Aha, od razu z grubej rury. Voodoo Boys przewodzi mamą Brigitte. Ciężko będzie się z nią skontaktować. Mamą Brigitte. Mamą Brigitte? To jakiś pseudonim? Nigdy nie miałem okazji zapytać osobiście. Wszyscy tak o niej mówią, ale raczej nie ma to religijnych konotacji. Voodoo Boys traktują swoje kulturowe dziedzictwo dość swobodnie. No właśnie. Myślałem, że potrafisz załatwić wszystko. Teraz brzmisz jak moja trzecia żona, kiedy chciała nową torebkę. Trochę nie fair. Nie robisz z nimi interesów? Nie z samą górą. Zresztą oni tam wszyscy są tacy ważni, że ledwo chcą ze mną gadać. Jak chcesz, mogę spytać, czy da się coś załatwić. Tylko muszę wiedzieć, o co konkretnie chodzi. Kurczę, to jest Mr. Hans. Nie ma twarzy. Żeby się później nie zdziwił, że to jakiś agent. Trzeba będzie przeczytać jego informacje o nim. To prywatna sprawa. Nie pomagasz mi. Mam coś, na czym im zależy. Serio? Chcesz coś opchnąć Voodoo Boys? Oni nic od nas nie potrzebują. Wszystko mają własne. Te kontakty, układy, sieć. Ale dobra, jak chcesz. Zobaczę, co da się zrobić i oddzwonię do ciebie. Czekając na telefon od Mr. Hansa, sprawdź inne tropy. Okej, czyli czas jakieś inne rzeczy porobić. Nie będę szedł w inny wątek. Będę chciał kontynuować ten wątek, ale muszę poczekać na telefon od Hans. Od Mr. Hansa, tak więc... no, jest dużo kontraktów do zrobienia, różnych. Najróżniejszych. Jest ich mnóstwo. Kroniki kryminalne, no jest tego dosyć dużo, automania. A właśnie, jak z moim autem. Zobaczymy. 14 poziom, to jeszcze trzeba będzie postać ogarnąć, bo zobaczcie, ile atutów, ile atrybutów. Trzeba będzie przemyśleć, tak więc spoko. Jest trochę rzeczy do ogarnięcia. No i deszcz pada. Trochę dziwne, że tak mało deszcz pada. Tutaj powinno trochę więcej. Non-stop widać, że są mokre ulice, ale deszcz to chyba po raz pierwszy w grze. Jeszcze tak trochę słabawo wygląda, co nie? Dobra,